Dzień dobry, witam panie, witam panów w piątym kole. Okularki o nich pamiętamy, bo to słoneczko naprawdę jest takie agresywne. Ja dzisiaj, jak widzicie, jestem na skrzyżowaniu dość ruchliwym. Dużo tutaj przede wszystkim ludzi w pomarańczowych kamizelkach pracujących na tym skrzyżowaniu ciężko, bo oni mają tutaj dzisiaj dość ciekawe zadanie do zrobienia, a mianowicie szybko muszą, i to jeszcze przez okres jednego dnia, zdążyć wyłożyć tu nawierzchnię bitumiczną. I to są takie przygotowania. Studzienkę się obkopuje dookoła. Chodzi o to, żeby po prostu, żeby ta masa bitumiczna tutaj doszła do samej studzienki, żeby to nie był piach. Pewnie o to chodzi, tak ja sobie myślę. Drodzy Państwo, o komunikatach przy okazji na samym początku, żebyście pamiętali, jak sprawa wygląda. A mianowicie to, że jeszcze jeździmy po tym skrzyżowaniu, to i tak jeszcze jest dobra wola drogowców, bo oni to, co robią tutaj, mogą przygotowywać pod obciążeniem ruchu. Co prawda kierowcy powinni pamiętać, takich skrzyżowań czy takich kawałków drogi pod obciążeniem wykonywanych będzie w naszym mieście sporo, bo tych dróg się buduje, tak jak mówiliśmy, w ramach ISP-y, w ramach zmiany czegokolwiek, dość dużo. Na czym rzecz polega? Żeby nie jeździć tym ludziom po plecach ani po łopacie, bo przecież mimo tego, że oni są oznakowani, że ich widać, to jednak pracują i trzeba tą pracę uszanować. Ja Państwu powiem, co jeszcze w najbliższym czasie, jakie skrzyżowania jeszcze są wyłączone z ruchu. Zmiana organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania Bakałażewska, Zarzecze, Staszica. Dlaczego tam jest zmiana? Tam są poprowadzone taśmami kierunki ruchu i jazdy samochodu. Bardzo czytelnie są poprowadzone, bo tam z kolei są przygotowania do ronda. I tam już powstaje rondo przy Zarzeczu i przy ulicy Staszica, także w tamtym miejscu. Gdzie jeszcze jest zmiana? Utrudnienie w ruchu na skrzyżowaniu Gałaja i ulicy Mickiewicza. Na Gałaja i Mickiewicza też trwają prace. I pamiętajcie Państwo, że tych prac, oprócz przebudowy ulic, oprócz na przykład Wigierskiej, czy tu na 1 Maja macie słupki ustawione, tych prac będzie więcej. Tam rozpoczyna się, można zobaczyć frezowanie podejścia do nowego asfaltu. Jak to szybciutko frezarka zbiera. Tu mówiłem, panowie szarpią się z odkopaniem. Tu chodzi o to, żeby asfalt dochodził do studzienki? Trzeba podnieść do góry. Kratkę. A, samą kratkę do góry. Aż do poziomu tego krawężnika? Rozumiem. O, przy okazji możecie Państwo zobaczyć, że na takich krawężnikach jest taka faza zaznaczona i tam do tego miejsca będzie sięgał asfalt. No i kolejne wesołe miejsce. Ulica, droga bez przejazdu, tak? Mówią, ślepa ulica, drodzy Państwo. Ale ulica, droga bez przejazdu, ten znak pojawił się dzisiaj przed godziną 7, dlatego że chodzi o ten remont skrzyżowania. I proszę zobaczyć, ile osób jeżdżących tędy będzie respektowało ten znak. Który to Polak uwierzy w to, że ona jest naprawdę bez przejazdu, ta ulica? A może jednak tam jest przejazd? Panie, a ja tak trochę boczkiem, no co panu zależy? Jakbyście państwo postali tutaj chwilę, to w tamtą stronę, w ulicę bez przejazdu, będzie jechał sznur samochodu. Dokładnie. Niedaleko skrzyżowania przy ulicy 1 Maja i Waryńskiego jest takie miejsce, panie i panowie, przy którym jesteśmy. Tu jeden z telewizorów do nas dzwonił, mówi, że tu są takie podjazdy jeszcze niewykończone, że te krawężniki są dość wysokie, ciężko tu czymkolwiek podjechać. I tak może jest, może przy okazji tego remontu i tu będzie porządek. Ale to nie tylko z tymi podjazdami, bo zobaczcie Państwo, tu wjazd na ulicę Waryńskiego jest uporządkowany, jest w miarę przyzwoity. I to jest dwustronny wjazd, czyli jest to wjazd i na zaplecze, na ten parking, czyli miejsce, po którym ja w tej chwili idę, to jest wjazd na zaplecze, a krawężnikiem rozdzielony jest wjazd właśnie ewentualnie z drobnym towarem, czy z czymkolwiek pod sklep. Ale w czym rzecz? Rzecz w tych wysokich krawężniczkach tutaj połamanych. One na pewno będą przekładane jeszcze, bo tu i stary chodnik leży. Wszystko to jest pozagłębiane aż do tamtej trylinki, zapadnięte.
na pewno w ciągu rzeczy te będą remontowane. Ja wierzę drogowcom, że uporządkują tutaj ten ciąg od razu, że jest to możliwe, no bo przecież to jest 10 metrów od chodniczka, który tu był ułożony, to pewnie i ta rzecz będzie regulowana. Dlaczego mniemam, że będzie to regulowane? Z bardzo prostej przyczyny, kochani Państwo, bo tutaj leży cały bloczek z jednej strony, z drugiej strony polbruku przygotowany, a tu przy okazji mogę Państwu powiedzieć o jednej rzeczy, o której żeśmy zawsze mówili. Jeśli się nie przygotuje zatoczki parkingowej w odpowiedni sposób, o właśnie, to wtedy są takie zagłębienia jak te, w którym ja stoję. Bo tu nie ma żadnej podsypki pod to. Piaskowa podsypeczka ruchoma i na tym położone są kafelki polbruku. Przyjeżdża ktoś, kto tu parkuje, bo przecież zatoczka jest parkingowa, przygotowana do wszystkiego. To przyjeżdża ktoś tutaj, wjeżdża i po prostu się to ugniata. I po tych ugnieczeniach, raz, że brzydko to wygląda, a dwa, że tu stoją kałuże błota i wody jak pada. No taka jest prawda. Ale my mamy tę nadzieję, bo podkopany i zrobiony jest krawężnik nowy do samego brzegu, w zasadzie w związku z renowacją tego skrzyżowania. I pewnie to wszystko zostanie zrobione i uregulowane, tak drogowcy przynajmniej zapewniali. Jeśli tak będzie, no to dziękujemy Ci telewizu za sygnał, to jest raz. A po drugie, mamy dla Ciebie radosną wiadomość, że ta sprawa zostanie już w najbliższym czasie uregulowana. Mamy, kochani Państwo, pytanie do Pani Komendant Straży Miejskiej. Pani Jolanta Strękowska, to zresztą Państwo no, znacie, już rozmawialiśmy. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Jolu, powiedz mi, kochanie, bo to w całej Polsce jest taka tendencja, że się sprawy wyjaśnia. Wyrok sądu w Bydgoszczy, radio powiadało, prasa powiada, że wkłada się mandaty za wycieraczkę. Mandaty, czy u nas są takie historie, że... Proszę Państwa, u nas wygląda to w sposób następujący, że w momencie, kiedy strażnik stwierdza wykroczenie popełnione przez danego kierowcę i nie ma w tym momencie kierowcy, zostawia taką informację za wycieraczkę. To jest informacja, zaznaczam, a to nie jest mandat. Informację, żeby kierowca zgłosił się do siedziby Straży Miejskiej i wtedy na podstawie tego po prostu prowadzimy czynności wyjaśniające, dochodzimy, prawda, kto kierował w tym momencie pojazdem, kto tak zaparkował. Rozumiem, bo to nie musi być właściciel, bo może ktoś tam kierował w jego imieniu, ale gdyby tak było, bo mówię, a to dziecko wyrzuci za wycieraczki, pies, deszcz, wiatr, tak dalej, to już jest po sprawie, nic dalej, tak? Nie, nie, proszę Państwa, chciałabym tutaj wyjaśnić, że jeżeli to się zdarzy, to właśnie to, o czym tutaj Pan przed chwilą mówił, Edward, wówczas ja mówię, to jest odnotowane w notatniku strażnika i na tej podstawie to w każdej chwili jest po prostu do wyjaśnienia na podstawie numerów rejestracyjnych pojazdu, czyli ustalamy właściciela, no i zapraszamy do siedziby Straży Miejskiej celem po prostu wyjaśnienia tych spraw. Ale mandatu się tam nie wkłada. Absolutnie. Jeszcze raz, proszę Państwa, dementuję, że nie, Straż Miejska nie pozostawia mandatów kierowcom, którzy popełnili wykroczenie za wycieraczkę czy gdziekolwiek, prawda, w inne miejsce w samochodzie. To jest tylko informacja, to jest sposób po prostu do tego, żeby sprawę wyjaśnić. To jest taki sposób kontaktowy, tak to nazwijmy. No zresztą na parkingach strzeżonych i tak dalej też przecież informujący parkingowi pozostawiają karteczki, a to dłużej, a to parę godzin i tak dalej. Są takie sposoby informacji, ale dokumentów żadnych się tam nie zostawia. Dokumentów żadnych się nie zostawia, jeszcze raz to dementuję. Policjanci z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach nie preferują czegoś takiego. Nie zdarzyły się przypadki wkładania mandatów kredytowanych, szczególnie za szybę, osobom popełniającym wykroczenie drogowe. Nie, no trzeba z tym człowiekiem rozmawiać, prawda? No, oczywiście. No. Oczywiście mogą zostawić w formie wezwania za szybą, czy też w innym widocznym miejscu informacje o popełnionym wykroczeniu. Pomimo tego jest sporządzana notatka służbowa o fakcie stwierdzenia wykroczenia. No i mamy miłe spotkanie z naszym telewizem. Dzień dobry. Dobry. Ja Edward na imię, a pan? Jerzy. O, panie Jureczku. Dobrze, panie Jureczku, kochany. No narzekacie tutaj jako mieszkańcy, co tu się dzieje? Tu jest zatoczka parkingowa z wyznaczonymi miejscami dla inwalidów przed biblioteką, a tu zrobiono taki
pas dojazdowy, tak, też do parkowania. Co tu, tak, się dzieje? A to tak się dzieje, panie Edwardzie, że tak, przyjeżdżają ludzie do biblioteki i stają cały ten... Aha, długość. Czyli stają tutaj aż do, tak, końca tego wyjazdu. Tak. I teraz stąd wyjechać, to tak trzeba tu podjechać, ale nie widać, bo tu samochody stoją. Czyli tu zasłania. Tak, jeszcze trzeba jechać, wyjechać tu. Jak tu, to tam się znowu blokuje i tu. Także dość często tu się zdarzają takie... Dość często tu... Stłuczki. Tu. Tak. To już ja mówię telewizor raz jeszcze, bo może nie wszystko, żeście słyszeli państwo to, co mówił pan Jerzy. Okazuje się, że samochody tu stają aż do końca. Witam pięknie, dzień dobry. One tutaj stają do końca i żeby wyjechać, to tak, samochód ma troszkę przodu, drodzy państwo. No, maska, silnika, kawałeczek i tak dalej. Czyli ten kierowca jest dalej odsunięty. Jak nic nie widzi, zaczyna się wysuwać. A jak się wysuwa, to tu dochodzi do stłuczek, panie Jurku, tak? Tak. A jeszcze dość, kurczę, często tu bywają autokary, bo przyjeżdżają... Wycieczki, tak? Tak, także tutaj to jest jedna historia. Tu jest duże osiedle, przejście, widział pan, bez przerwy ludzie przechodzą. A i tu za nami przechodzą ludzie, właśnie. A tu nie ma przejścia dla pieszych, tu w tym miejscu. I ludzie muszą przejść, no bo gdzie? Albo do skrzyżowania biec daleko, albo tam, no ale zresztą, no ludzie kochani, no. To nie metropolia, a tu powinno być przejście dla pieszych, tak? No proszę bardzo, no zobaczcie państwo, no i faktycznie tak jest, no. Tak, no, zgodnie z przepisami to się mówi tak, kochani państwo, że jeśli odległość jest większa od przejścia niż 100 metrów, tu jest ponad 100 metrów w jedną stronę, ponad 100 metrów w drugą stronę, to tu winno być też przejście dla pieszych, kiosk ruchu po drugiej stronie, przejście na Kościuszki, tak zwanym przechodniakiem przy muzeum. Kochani państwo, no to jest miejsce akurat stworzone do przejścia, tylko tu trzeba spowolnić ruch na tej ulicy, żeby tu było bezpiecznie, żeby tu można było wyjechać. Tutaj trzeba postawić znak stopu stąd, żeby ci kierowcy też myśleli o tym. I tak będzie wtedy bezpiecznie. No są niestety takie niebezpieczne miejsca, panie i panowie, w naszym mieście. A ja, panie Jerzy, ogromnie panu dziękuję i dziękuję innym naszym telewidzom, że takie miejsca wskazują. Do zobaczenia w następny wtorek.